Okej, zanim jeszcze sobie weźmiemy kolejne zadanie na cel, to ja myślę, tutaj sobie to odblokuję. Odblokujemy i, tak jak mówiłem, bierzemy się za kolejne główne zadanie. Od takie mini łamigłóweczki. Zawsze się fajnie nimi tutaj pobawić. Dobra, ale profiler to raz. I dwa to coś tu trzeba będzie podziałać. O właśnie, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, ale gdzie? Dobra, kamera. Gdzie mnie to zaprowadzi? Podnośnik? Cholerę. A, kamera pewnie jest, no właśnie. Zapomniałem, że oni tak sobie sprytnie niektóre rzeczy poukrywali. Wiadomo, tu jakiś podnośnik zasłania kamery, tu to, tu tamto. No i dobra, jesteśmy. Tutaj taka mini łamigłóweczka, także raz, dwa i po sprawie będzie. Czekaj na górę. No nie, tutaj mam wejść, tak? I tutaj? Czy nie tutaj? Nie, gdzie ja tutaj mam wejść, prawdę mówiąc? A, tutaj, kurna, ja chodzę, krążę, szukam, patrzę. No, tam podsłania te pierdoły małe, poboczne, ale przynajmniej trochę punktów doświadczenia za to wpadnie. No dobra, co sobie podnośnikiem powiedziałem. Chcę podskoczyć do góry. Dobra, spadamy stąd. Lecimy na główne zadanie. O, poker face. Nie pogardzę partyjko pokera. Sprawdzę po prostu, jak się gra w tej grze w pokera. Dawno już nie grałem. No nie, no w sumie ostatni raz to w Far Cry'u. Dobra, lecimy, zagramy sobie w pokerka. Mam nadzieję, że będzie się dało grać. Chłopaki! Gramy! Fajną macie tu melinę. Mogę się przyłączyć? Vigilante. Ja wiem, że uwielbiacie mnie tutaj w telewizji. No niedostępne, naprawdę. Kurna, tu spadajcie. Spadajcie, jak nie chcecie ze mną grać. No się pogniewam, ale i tak spadajcie. Co jest? Już ci i tak chyba konto wyczyściłem. Dobra, nie chcecie ze mną grać, to możecie sobie spadać. Ale chyba niedługo i tak nam te gry odblokuje, bo i to z różnym jeszcze chyba poziomem trudności, jak dobrze pamiętam, bo też będziemy, no nie chcę za dużo spoilerować, ale jakiegoś gościa musieli przy pokerze przydybać. No, wspomnienie, też miałem jakiś czas temu wpaść, to chyba tutaj na grobach było, a nie, wspomnienie jest tutaj. Możemy po drodze wpaść w sumie.
Chociaż nie. Ja bym chyba wolał teraz wpaść, bo później nie wiadomo, gdzie nas ta misja wywali. Może nas wywali gdzieś w kosmos, to ja po prostu sobie teraz pojadę tam. Nie, ja jestem muzy. Ja sobie teraz tam pojadę i te wspomnienie przywołam. Wow. Patrzę, to jest trochę niebezpieczne. Bym jeździł motocyklem. Na te nie GTA. GTA, prawdę mówiąc, naprawdę fajny jest ten model jazdy. Tu jest, no powiedziałbym raczej z tych średnich. A nawet ten gorszy, nawet jakby nie patrzeć, bo jest cholernie rzuca tym wszystkim. Dobra, tutaj chyba. No, a może i nie. Albo może i tak, tylko że na skróty. A wspomnienie z tunelu. No okej, to był ten przerywnik filmowy, który wcześniej widzieliśmy. No, teraz to chyba właśnie tam przy tym głównym zadaniu to będzie nas czekał jakby drugi. Co się znowu stało? Co? Gdzie ja znowu wjechałem? Ja pierdzielę, ja tu mam szczęście. Na samym początku dwa razy, żeby się wypierdzielić w kosmos. Jeszcze mi Aiden się kurna zablokował, nie chce się ruszyć. Come on, chłopie, rusz się. No dobra, się ruszył. Jak wyjąłem broń. Czekaj. W co ja tam wjechałem? No w bramę wjechałem, kurna. Brama była jakaś zaminowana, czy co do choroby jasnej, ciasnej. Dobra, jestem blisko, to zrobię to. Centrum kontroli. Przejmę. Dobrze by było. Wypadł dziadek. Przejmę to centrum kontroli, bo i tak będzie potrzebne. Ta wyspa będzie no dosyć taka pod koniec gry ważna, jak dobrze pamiętam oczywiście. I dobrze by było mieć właśnie dostęp do wszystkich tutaj zabawek na tej wyspie. Jakieś tam światła, nie światła, wybuchy z tych studzienek. Także to jest dosyć ważne tutaj. Tylko mam nadzieję, że ona nie jest tak jakoś cholernie silnie strzeżona, no bo to już taki bardziej zaawansowany poziom. No, może być. Może tak być. Czy będzie dosyć zaawansowana. Czekaj, jak tam dojechać w ogóle? W ogóle da się dojechać? Nie wiem, czy dopiero potem nie będziemy musieli tam się w późniejszym etapie włamać. Dobra, daruję sobie. Jedziemy do misji.
Ja bym pojechał jednak dalej tą drogą. Będzie tam jakiś wjazd? Czy nie? Może coś jednak i będzie. Właściwie Aiden pływa, czy nie? Pływa. No to dobra, tu lecimy z tym. Skoro pływa, skoro potrafi się włamać, czemu by nie? I tu jeszcze od tyłka strony chyba podeszliśmy do tego zadania. Amunicja się zawsze przyda. Okej, mój to Kiwerę. Z Kiwerą zawsze czuję się bezpieczniej niż bez. Aha, o kurna, już. O, tam jakiś generał, ja pierdzielę. To jest dwubelkowiec. Spał i goście i tyle. Goblin. Zawsze miałem goblina. Gobliny były dobre. Nie wiem, czy sobie dam radę, prawdę mówiąc. Jak gdzieś tam stoi. Kurno, no mówię, to tutaj to już jest naprawdę wysokolevelowy poziom. Wysać. Znaczy, chcę wysadzić. Może go tylko tak podejść i pierdyknąć w łeb. Na razie jakoś idzie. No nie chcę wysadzać się. Najczęściej to siebie właśnie wysadzą. Zamiast wysadzić kogoś, to wysadzam siebie. Ale ogólnie, wiecie co? Ja myślę, że tutaj chyba nie ma tej wieży, chyba że tam tu jest. Tam jest ta wieża. No nie wiem, naprawdę nie wiem. I na dodatek jeszcze wysokolevelowi wszyscy. Tam gość chodzi. Tu gość się zaraz pojawi. No super. Gdzie ja tu wlazłem, jak zwykle? Wlazłem, gdzie mnie być nie powinno w ogóle. A. Skakowałem i mam kod dostępu. To jak ja mam kod dostępu? Może nawet nie będę musiał się włamywać, chociaż nie. Raczej będę musiał. Swojego wysadził?
No to dobra. Ja zaczyna jazda. O kuźwo. Co tu się wyrabia? Co niezłe jaja. O kuźwo, gdzie ja wlazłem? Gdzie ja wlazłem i dlaczego ja tu wlazłem? Granat, uciekaj, ja idę! Nie no, coś czuję, że ja tu nawet nie powinienem być. Coś czuję, że robię duży błąd, przychodząc tutaj do nich. Może... O kuźwo. Już napieprzaj we mnie. Jakby takich obejść. Taki mały cheat. Okej, cool. Co tutaj dalej? Tam. Hakuj. Kamera. Blokuj. Dobra, teraz się wynosi tylko stąd i tyle. Ja pierdziela. Już są w pościgu? No, mogą sobie być. Czy teraz chłopi nie zabi? Zabij wszystkich strażników? Nie no. To mnie kurna, rzeczywiście. Ja tu hakuję system. Żeby to obejść wszystko, a oni mi każą ich wszystkich pozabijać teraz. O kuźwa, z każdej strony napieprzają. Naprawdę. Jakaś bomba by się przydała. Wyłaś mi stamtąd. Wow. Tutaj idzie. No kuźwa. Naprawdę, jeśli to wygram, to fuksem. Dosłownie. Wow, chowaj się, chłopie! Nie! Ostatni mnie zabił! Ja pierdzielę, ale ja... Nie no, to totalna porażka i tyle. Co tu dużo mówić. Ogólnie to dobrze by było mieć jakieś bombki. Co ja tam mam ciekawego? Goblin? Z tego goblina dawaj. Był niezły. Kurna, już wszyscy. Wow. Dobra, była kryjówka jednak. Co? O kuźwa, oni wszyscy teraz już... Trzecia wojna światowa normalnie.
no! Oj, coś tego nie przetrwam, coś tak myślę. Mówię, tego nie przetrwam. Tam mnie pakuje. Wow, wow. Od tyłu mnie zachodzą, kurna. Ja się tu skitrałem. Nie no, jak to przetrwam, to naprawdę, to jest niewiarygodne. Nie, to będzie fuksem naprawdę. Jeśli to przetrwam. Jeśli to przetrwam, to fuksem. Tylko się teraz nie dać ustrzelić. Tylko jeden został. Skąd on strzela? Gdzie to jest? Naprawdę? Nie no, to jest oszukanie systemu, można by było powiedzieć. Naprawdę, to co teraz zrobiłem, to można by powiedzieć, że normalnie oszukanie systemu. Bo normalnie to jest wysokolevelowy poziom tutaj. I najlepiej byłoby tutaj przyjść naprawdę dobrze przygotowanym, a nie tak o napałę dosłownie, jak to ja zrobiłem. Ale skoro się dało, i tak wcześniej czy później musiałbym tutaj przyjść. Dobra, skoro... Wow. Łódź mnie zaraz rozpieprzy. Ja tu przetrwałem taką wojnę, łódź po mnie by przepłynęła. Dobra, lecimy na główną misję. We have to take another short break.
Ups. Niechcący. Dobra, dojeżdżamy do misji. Misja. Na cmentarzu. Cmentarz cmentarzem, ale zawsze lepiej granat mieć pod ręką. Keeps leaving the flowers. No. But that girl has a lot of friends. Had. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden, I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger. Because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because... I need to know. You are my brother. And I love you. But Jackson is my world, and I will keep you away in a second before I let him get hurt. Promise me you will stop. You can't save Lena. I killed her. No, you didn't. I don't blame you. But promise me you will stop. We need this. As a family. I promise. Przyrzeczenie przyrzeczeniem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Maybe she's right. Lena's dead. I can't change that. How do I just walk away? Przeszedł po grobie tamtej. He's got a problem. Survivor from the stadium. If that guy talks, he'll ID you. Survivor? How did that happen? I'm guessing he didn't die. Now, relax, I got a plan. Meet me at Gorman Heights on the rooftop. On i jego plany. To jest coś, co mi potrzeba teraz. Ty, ogrodnik, ty. Czekaj mi. Tak, będę cię ścigał. Daleko to jest? Czy jest? Czekaj. Aha, tutaj, dobra, to jakiś GPS jakby się przydał. Jordi jego plan.
Powiem szczerze, mapa taka jest mała, jak mi się wydawało do tej pory. No ale na pewno ta grafika do jakichś cudów nie należy. W sumie ta gra już ma ile tam, 10 lat chyba? Coś jak ten Far Cry, którego ostatnio obrywałem. No ale wolę zawsze ogrywać gry i nagrywać od tych najstarszych, które sam grałem, a potem będą te najnowsze. Bo zawsze wychodziłem z założenia, że nie ma sensu kupować najnowszych gier i je ogrywać na czas premiery, bo po pierwsze to są cholernie drogie, a po drugie nie są połatane i nie mają wszystkich dodatków. Że naprawdę to jest głupotą ogrywać na premierę. Lepiej poczekać, połatają, pojawią się dodatki, pojawią się na promocjach z 50% rabatem czy coś. Taki właśnie sposób jest najlepszy. Excuse me. Dobra, co tam Jordi ma do powiedzenia? Do niego z pizzą. Where is he? Jordi can be a pain to work with. He's the devil I know. Things were different. I might be hunting him down. Or vice versa. But if he says we got a problem, I need to take it as a massive understatement. Can't let the survivor ID me. Everything's gonna spiral out of control. Na dach muszę dotrzeć? Ciekawe tylko ja. To tak się zapytam i zażartuję. O bankomat, wyjmijmy swoją kasiorę, którą ukradliśmy od ludzi. No, trochę tego jest. Zbieram najlepszy karabin. Kurna, no to ja... Ach, może tędy. W końcu może to nie asasyn, ale... Gościu potrafi się wspinać. Buildings is pretty tight, so people like this feel nice and secure living way up here. I mean, these people just had a simple chain lock on their door. I guess they want to have a good look at the pizza guy before they open it all the way. All right, fine, sure. So about this problem? Well, that's why I brought the bolt cutters. He opens the door this much, there's a chain right there, I slip him in and snip, and guess what? It's not the pizza guy. Jordi, the problem, let's deal with it. We are dealing with it. We're in the midst of solutions here, Pierce. You don't appreciate what I do for you. You don't realize how much I take care of you, do you? Really? Yeah. Well, do me a favor. Let's get on with it. How much time do we have? Not as much as we need. Oh, you remember the stiff from the stadium? He's not so stiff anymore. The cops got him in Chicago lockup, and oh, he's about to walk into an interrogation and point a finger. Right at you. How did that happen? Kick me when I'm down. Look at the view. See there? Call went out this morning. Somebody's paying buku bucks to grab this clown and make him talk. And one of those guys is running the assignment. Well, it seems like me and him need to have a little chat. Yeah, but this time, don't do that empty gun thing. Poor Maurice pissed himself after your last show. Don't worry about my methods. You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered. And don't kill the boss this time. You kinda need him. You think? Mój ulubiony sposób działania, po cichu. My balcony hosts are moaning, and that stuff gives me migraines. I get a migraine, Pierce. I am useless to you. You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly. What's up with this fixer contract? What are they looking for? You. Somebody wants the vigilante big time. They're about to bust out the one witness who can ID you.
I've never seen them gather up this kind of manpower, though. They know I'll try and stop them. Listen, the witness knows my face. If the fixers reach him, if my name gets out there, they'll come after my family. The F word. You're too sentimental, Pierce. That's a weakness. Somebody's gonna play that against you someday. Good day. I'll cover you where I can, but I can't see everybody. All right, let's do this. Ty, ale ty coś wyjmij do strzelania. Chociażby tego goblina. Watch out, you got a fan. Jak ja mam tam wejść, jeśli gościu się na mnie gapi? Co mu się kurna stało? A tamten go załatwił. Dobra. Dotrzemy. Pytanie tylko czy w jednym kawałku. Heads up, got one incoming, you see him? Nie, ty, nie zauważył mnie. Dobra, ale jakieś kamery by mi się przydały. Linda. Tego bym chciał zdjąć. No, idziesz gościu. Tam jest niedaleko. Na razie bez strzelania, póki jeszcze można oczywiście. Gdzieś tam gość jest całkiem niedaleko. Tam jest. Bez strzelania. Aiden. Heads up, got one incoming, you see him? Czyli się na coś. I'm blocked here, Pierce, can't get a shot. Czyli on działa tylko jak jest jakiś dźwięk, czy co? Kiedy on działa, ten gościu? Kiedy on strzela w nich? Tylko, że ja nie mam żadnej splówki z tłumikiem. Kurna, już zaczęli. No, ops, o, ops, gościu z alarmem. Który to? Douglas, ty nie mów mi o Douglasach, tylko... Kurna. Dobry ten goblin jest. Ty, może strzelaj trochę, co? No, ktoś od tyłu. Ja pieprzę. Gościu, ty się przydaj na coś, po to to masz snajperkę, nie? Dobra. Załatwieni.
Tak. No. Czy on się tam czai? Kurna, no. Czemu ty z tej snajperki nie strzelasz, gościu? Dobra, ale następnym razem mniej Call of Duty, a więcej, kurna, myślenia się przydało. Dobra. Tu. Tam, blokuj. Wybucha? Wybucha. Dobrze wiedzieć. Zresztą razem kopnę jak piłkę i popatrzeć, kiedy wybuchnie. O, fajny gnat, pożyczę sobie. Stop. Who's assigned to the prison job? What? Man, I don't know what you're talking about. Lance Brenner. As a family. What are you doing? I'm asking how your family is. Looks like you got two lives going at once, family man. Yeah, the kids are gonna be in college soon. It's pricey for a union rep. Fuck you. And there's also the second life. Ghost accounts with a lot of money in them. Hey. Do you know that your name is tied to a whole bunch of cold cases? I bet the cops would love a chat. Okay, hold on. You want a piece of the cash? I can cut you in. You're wasting my time. All right! Fuck. Prison job. It's Angelo Tucci. He's running a convoy. It's too late. You'll never find him. Who says I want him? Bet he's got a family in town. Why do you want his family? The fuck is wrong with you? I wouldn't know where to begin. Wake up, Pierce. More fixers incoming. How bad? Oops. Shit. Dobra, to spierdzielando. Mój ulubiony tryb gry. Jest tu gdzieś możliwość popływania sobie? Nie tędy? No nie mówcie mi, że nie mogę. Bramka. Woda. Kurna. Czy udało się? Nie no, jeszcze helikopter. Mnie zaraz załatwi. Zabijaj mnie. Dobra, trzeba się nimi jednak zająć na poważnie. Dobra, nie będzie to nic przyjemnego. Shit to mało powiedziane, chłopie. Shit to, kurna, to nie. To jest dużo do... To kategorii shit się można odnieść. Ale na pewno nie to. Kurna, tu nawet nie ma się gdzie schować. Walą z każdej strony normalnie. Ja pierdzielę. No nie wiem. Nie wygląda to dobrze. Bardzo dobrze nie wygląda.
Ale tam jest jeden chyba tylko. A ty się jeszcze nie, kurna, nie blokuj na tych różnych takich tych. Szkoda, że mało mam tych. Obraz pierdzielando. Spałając i taki spierdzielando dalej. Tylko nie wiem gdzie. Dobrze to nie wygląda. A ty, uciekłem. Uciekłem. Ale czemu, kurna, wziąłem takie pierdzi kółko, no? Znowu? Nie było lepszego samochodu w okolicy? Wow, kuźwa. A, to moje. A jak moje, to jest okej. Dobra, jeszcze jest nieźle, Wypadł mi stąd, gościu. Czy co? Teraz żałuję, że nie wziąłem tego zakłócania helikopterów. Czemu było takie pierdzi kółko do wzięcia w okolicy? Nic lepszego. Czekaj, tunel. Tunel. No, wypadł mi z tym. Co za gnojki. Już moje pierdzi kółko ledwie żywe. Ale przynajmniej jest na tyle małe i sprytne, że się przeciska wszędzie. Gówno. Czyli jak wziąłem takie gówienko. Naprawdę? Chcemy teraz tak uciekać? Dobra. Koniec z wami. Ale tylko nie wypuśćcie stąd. Kuźwa, no! Ja pieprzę! No dobra, teraz to już trzeba uciec. No ile razy będę próbował? Matka cię nie nauczyła dobrych manier? To ja ciebie też nie będę uczył. Ja ci dam strzelać do obcych. Dajcie mi jakiś dobry samochód. Miałem takie pierdzi kółko jak ostatnio miałem. No dobra, babo, wyłaź. No dobra, ty wsiadaj, ty nie oglądaj tutaj fajerwerków, gościu. Gościu, ty nie oglądaj fajerwerków. A on sobie ogląda fajerwerk, kurczę. Chłopie, ty widzisz, co tu się dzieje? Na razie tragedii nie ma, widzę. Dobra, więc walamy kolejnych.
Jak najbardziej. Wypadł mi stąd. Tunel? Znowu? Again? Dobra, może i tunel. Nie wiem, czy to coś da. Ale helikopter się może zgubi. No przynajmniej ma jakiś kurna szybszy power, nie to co tamto. No i coś tutaj trochę lepiej wygląda sytuacja niż ostatnio. Dobra, dobra, na razie nie jest źle. Helikoptera przynajmniej już nie ma. Dobra, uff, poszli w cholerę. Nie something exploded, tylko moje bombki exploded. Dobra. Może być i na skróty, oby jak najdalej stąd. Uff, dobrze. Ile ja razy próbowałem, chyba z 5 czy 6. Dobrze jest, udało się. Hey, you never called me back. Did you find the guy we traced? Yeah, some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. I may need more help. Co to za oko? Mam tutaj. No dobra, skoro mogę, czemu by nie? Gdzie to prowadzi? No kurno, daleko to prowadzi. Tutaj. Tutaj. I aż tutaj. No proszę. Kurde, ale to miatka była. Ja pierdzielę, przecież to coś takiego to. Zawsze to trochę forsy wpadnie. First message sent today at 9:45 AM. Hey Dad, I haven't heard from you in a few days. You wanna call me back? The kids are anxious to see you. They've already picked out your Christmas presents. You believe that? Christmas around the corner again. And time flies, huh? Let me come get you after work. You can stay here. I know you think you're a bother, but... No, nie ciekawa historyjka, nie ma co. No dobra, pożyczamy sobie to i jedziemy na kolejną misję. Już niedługo.